Ja wam powiem, że Nathan ogólnie to z dnia na dzień wynajduje sobie nowych wrogów, mam wrażenie. Pokój number 222, czyli pokój, który istnieje w różnych hotelach od wielu, wielu lat. Nie mówię ci poważnie, jak ja się mega w poryło mi psycha, jak pierwszy raz zobaczyłem, co tam się odpala i jak to wygląda. Tyle. Dobra, go generalnie nie wiem dokładnie, w jakim aspekcie będzie tutaj mowa. Ja powiem tylko tyle od siebie, że we Freak Fightach, i nie tylko we Freak Fightach, ale ogólnie w takim show biznesie, czy to internetowym, czy show biznesie telewizyjnym, to na są na porządku dziennym. Ja, jak byłem na swoim jednym z pierwszych wyjazdów, to też w hotelu jeden gość, jedna persona telewizyjna proponowała mi, żebym nie zażył. Powiedziałem, że nie, bo nie chciałem brać, ale jakby no to jest na porządku dziennym, no dużo osób ćpa. W sumie nawet nie tylko we Freak Fightach, dużo osób ćpa ogólnie, bo czy to jest we Freak Fightach, czy to jest w klubach wrocławskich, czy nie tylko wrocławskich, ogólnie teraz są mega powszechne i bardzo dużo osób je zażywa. Ja wychodzę z założenia, że mimo wszystko nie każdy robi co chce ze swoim zdrowiem. Dla mnie na przykład chujowym jest namawianie kogoś do tego, żeby brał narkotyki, ale jak samemu bierzesz narkotyki, to luz. W sensie, jeżeli niszczysz swoje zdrowie z premedytacją, masz świadomość tego, jakie mogą być tego następstwa, ale mimo tego wolisz ryzykować, to spoko, ćpaj sobie. Mam to w p***cie, ale chujowo jest komuś proponować narkotyki. I zwłaszcza jak jest to osoba, która nie bierze, bo jeżeli wiesz, że twój kolega na przykład zażywa jakieś używki, to normalnym jest, że go poczęstujesz w cudzysłowie, bo on ma ochotę to przyjąć, ale jak ktoś nie bierze i mówisz mu rzeczy typu, nie no stary, zajebiście będzie, dawaj spróbuj sobie, no to dla mnie jest to chujowe. A też uważam, że najczęściej pają słabe jednostki, czyli takie, które próbują się dostosować do otoczenia. Bo jeżeli ktoś nie jest asertywny, ktoś nie jest pewny siebie, to jak będzie w grupie ludzi, to będzie chciał się dostosować, będzie chciał się przypodobać reszcie i powie, okej, w sumie mogę spróbować. A jak jesteś asertywny, masz mocną psychikę, masz pewność siebie, nie chcesz sobie niszczyć życia, to tak czy inaczej odmówisz. To dużo zależy od jednostki. Ja na przykład wiele razy byłem namawiany do brania. Zawsze odmawiałem, aż kiedyś w końcu sam powiedziałem, dobra, daj, spróbuję. Więc jak najbardziej powiedziałem w końcu, kiedy daj, spróbuję, no ale długo ta historia na szczęście nie trwała, nie? Poza tym ja uważam, że pod koniec dnia to jest taka bardzo złudna substancja, bo teraz tak, ktoś by mnie zapytał, okej, ale w momencie, w którym zażyję jakiegoś narkotyku, czy poczuję się lepiej? No szczerze to tak, poczujesz się lepiej, ale tylko na chwilę. I to jest bardzo złudne, dlatego że tak ogólnie działa nasz umysł, że po pierwsze do pewnych substancji się przyzwyczaja, a po drugie, jak często ćpasz, to stan, który jest takim stanem euforii, staje się stanem codziennym, a stan, który jest stanem codziennym, takim, gdzie nie bierzesz, jest stanem depresyjnym. Ale czy ty uważasz, że to w ogóle było możliwe, że dubiel taka fifarafa ze sobie brał od tanculipu przytomna nacpana kobietę, żeby ją pompować do nicy? Ja nie pasuję do dubiela, wydaje się zbyt p***waty, żeby cpać czy brać laskę od Arka. Po pierwsze, jeszcze tego nie oglądałem, więc nie wiem, jakie dokładnie będą zarzuty, więc może po kolei. A po drugie, nie wiem, jaki jest dubiel na dobrą sprawę, więc nie będę go oceniał. Natomiast uważam, że w myśl powiedzenia nie ma woda, nie ma dowoda, nie? Więc łatwo jest powiedzieć, że ktoś coś zrobił w momencie, w którym ta osoba nie jest w stanie udowodnić, że tego nie zrobiła. Czy problem polega na tym, że nie ma czegoś takiego często w internecie jak domniemanie niewinności, tylko jeżeli ktoś powie, że dana osoba zrobiła daną rzecz, to znaczy, że ta osoba ma rację i osoba oskarżona musi się wybronić. Ja uważam, że ta osoba oskarżająca musi siebie wybronić, w rozumieniu tego, że wybronić się z zarzutu, że może kogoś pomawiać, musi przekazać tam dowody. Tylko wiadomo, też nie zawsze dowody da się pokazać. Tylko myślę, no nie wiem, no to też zależy. Zależy, bo nie wiem, przykładowo, załóżmy, że ja Sergiuszowi pożyczę 5000 złotych i Sergiusz mi ich nie odda. Ja mogę nie mieć dowodu na to, że mi pieniędzy nie oddał. Mogę o tym powiedzieć po prostu. Ale to też nie jest aż tak destrukcyjne jak jakieś tam. Nie wiem, czy wiesz o co chodzi. Nie wiem, ja mam stosunek do narkotyków taki, że ich po prostu nie toleruję. Jedyny narkotyk, który jestem w stanie stolerować, to jest marihuana, ale też tylko w niewielkich dawkach i tylko bardzo, bardzo rzadko. Ja na przykład mieszkając we Wrocławiu, marihuany nie zapalę, ale jakbym sobie poleciał teraz na wakacje do Barcelony, to myślę, że popaliłbym sobie troszeczkę, bo tam jest to legalne. Dzięki temu też przynajmniej wiem, co biorę, bo nie będzie to maczane w niczym. To jak najbardziej mogę sobie zapalić, ale niczego więcej, niczego grubszego ja bym nie wziął na przykład, nie? To jest dla mnie po prostu przesada, a Areczek Tańcula, który w narkotyki, sporo osób, ale jeżeli chodzi o pokój właśnie 222 czy tam 222, no to jest nieźle popalone. I pierwszy raz się o tym dowiedziałem w Białymstoku, jak nagrywaliśmy trailer do tam Buddy samochód był losowanie. Wiem, że jak była karta walk na tą galę, to 3/4 osób siedziało w tym pokoju. No chyba tak naprawdę wszyscy przebrnęli przez ten pokój. A dużo tam, powiem ci tak, daj Boże,
Wejm 18. Dzięki Bogu, że ja tam po prostu... Czy byłem w pokoju 222? Po pierwsze, nie walczyłem na tej gali. Nie walczyłem na żadnej z gal, gdzie był dostępny samochód chyba. Mówię chyba, bo może się mylę, ale chyba raczej nie. Po drugie, nigdy w życiu z nikim z Fejmu nie zażywałem. Czy byłem świadkiem tego, że ktoś zażywał? Owszem, raz byłem. Czy sam wziąłem? Nie. Czy ktoś mi proponował w ogóle, żebym wziął? Chyba też nie, nie przypominam sobie. Ale ja też nie chodzę po afterach na przykład, nie? Czyli nie wiem, jak ja jadę na galę. Powiedzmy, że teraz będzie Fame 20. Ja być może na ten Fame 20 pojadę, jeszcze nie wiem. Dostałem zaproszenie, może pojadę. To ja jadę, oglądam galę i wracam. Mi się nie chce na jakieś aftery chodzić, ja nie widzę w tym przyjemności. Ja też nie mam potrzeby, żeby z tymi ludźmi rozmawiać. Też uważam, że duża rzesza Free Fighterów to skrajni idioci. Posłuchajcie, jak oni się wypowiadają zresztą, to sami sobie wizytówkę wystawiają. Tam, gdzie był RAM do wygrania, właśnie wydaje mi się, że nie walczyłem wtedy, ale nie wiem. Nitro wtedy się bił z Boxalem? Okej, no to wtedy ja się na tej gali biłem, ja wtedy się z Haterem biłem. Na pewno to było to? Ej, szczerze nie pamiętam. Nie pamiętam ni chuj. Serio ci mówię, to coś tam od kiedy jest kącik wzajemnej... No tak, ja bym to nazwał jako masoneria. To jest kącik wzajemnej zwyrolni. Pokój 222. Kącik wzajemnej zwyrolni. To, co tam się odpie... Ja nawet wiem, jakie mieszanki tam biorą. Paramaxi napisał. Właśnie udowadnia, że dobrze, że go tam nie wpuściliśmy. O, czyli ty, Michałku, masz coś z tym wspólnego. Nie, ja byłem. Cię też, widziałem tam. Ja też byłem w pokoju. Widziałeś mnie, jak stałem tam? Jak, znaczy, ja nie byłem w pokoju, tylko widziałeś mnie. Tylko ja jestem ciekawy właśnie, o co chodzi tobie z tym, bo ja mogę powiedzieć tak, z mojej strony, no po prostu... Lotny pokój. Tylko co dalej, nie? Nie, dla mnie to jest strasznie dziwne. W sensie postawa Boxdela dla mnie w tym wszystkim jest mimo wszystko dziwna, bo jakkolwiek to brzmi, Boxdel wydaje się mimo wszystko częścią tej kliki. W sensie chyba Boxdel sam przyznawał, że miał problemy z pewnymi rzeczami jakiś czas temu. A teraz tak otwarcie mówi, no patrzcie, hehe, są jakieś tam chłopaki, zaproszę ziomka, niech popowiada. Nie wiem, ja mam wrażenie, że Boxdela generalnie zachowania są bardzo krzywe. Bo o ile Nathan nie uczestniczy w tej klice, o ile Nathan sam sobie chce po tym pogadać. Nie wiem, czy on mówi prawdę, czy mówi nieprawdę. Nie wiem, czy ma na to dowody, czy nie ma dowodów. Czy w jakimś pokoju 222 ktoś pał, czy nie? Nie wiem. No ale wnioskując po tym, że oni na ten temat rozmawiają i Boxdel jakoby to potwierdza, to moim zdaniem to jest ze strony Boxdela bardzo słabe i kolejny raz udowadnia, że jest mega fałszywy. Bo nie możesz, bo to jest trochę, to jest podobnie, jak zanim się na kolegów na policji. Możesz się spać na kogoś, jak idziesz sobie ulicą i widzisz, że nie wiem, trzech gości napadło na jednego. Poznałeś ich twarze. Idziesz na policję, zeznajesz ten i ten napadł tego ziomka. I zajebiście. I nie ma w tym problemu. Ale jeżeli to ty jesteś jednym z trzech gości, którzy kogoś napadają, a potem idziesz i mówisz, moi koledzy go pobili, tylko mi nic nie róbcie, to jest to strasznie frajerskie. To jest bycie taką parówą jedną. No nie wiem, ja na przykład takim zachowaniem kompletnie gardzę, nie? Ja byłem 20 minut w pokoju 222. 20 minut? To 20 minut. To się mogę przyznać. To stan chyba niezły był, nie? Po 20 minutach. Lotny pokój, bo tyle mogę powiedzieć. Słuchaj, to co zrobiłeś razem z Bierzkim, doskonale Bierzkim, to nie ujdzie ci płazem, ty kanalio. Nie ujdzie ci to w ogóle płazem. Nie, to dla mnie dziwne, zwłaszcza, że ja też mógłbym o Fejmie powiedzieć dużo niefajnych rzeczy, które nawet też nagrałem, bo jedną rozmowę sobie nagrałem. Bardzo nieprzyjemną, która sprawia kogoś w bardzo świetle, a mimo tego nie zrobiłem, bo dałem słowo, że tego nie zrobię. Ale wydaje mi się, że w momencie, w którym z kimś przesiadujesz, nie wiem, z kim się spółfalasz jakkolwiek, to bardzo słabo, że potem idziesz i jak ci się to opłaca, to przytakujesz, że ktoś ma rację. Bo o ile Nathana w tej sytuacji, jak mówię, kompletnie rozumiem, bo Nathan ma prawo wyrazić jakieś niezadowolenie, nie uczestniczył w tym, nie chcieli go, bla bla bla, stwierdził, ha, powiem co tam było, powiem co słyszałem, powiem co działo, whatever. Tak mówię, nie wiem, czy jest to prawdą, ale gdyby było, rozumiem. Ale Boxdela nie. Ja mam wrażenie, że Boxdel ogólnie bardzo często robi coś takiego, że zakłada sobie białe rękawiczki i jest takim cichym udziałowcem w krzywych akcjach. A po drugie, wszystko wiem i to jest prawda, że źli ludzie nie mogą mi ufać. Bo jak robisz coś złego, to nie możesz mi wtedy ufać, bo wiesz, że to wyjdzie wszystko na jaw. Nie wiem, pierwszy raz mam taką sytuację, teraz jak jest walka Kasiusza, jak kiedyś się bił Kasiusz z Boxdelem, kibicowałem Boxdelowi i uważałem, że Boxdel generalnie ma więcej racji w całym konflikcie. Pierwszy raz mam coś takiego, że mam wrażenie, że Kasiusz ma więcej racji niż Boxdel w konflikcie. Autentycznie. Pierwszy raz odnoszę wrażenie, że Kasiusz mówi z sensem. Mnie, tak jak powiedziałem, najbardziej w tym wszystkim irytuje postać Boxdela, bo Boxdel sobie bardzo wygodną posadę przyjmuje. Ziomeczka w białych rękawicach.
Ja niczego Cezar nie robię, jest wszystko spoko. Teraz patrzcie. Groszy. Boxer zakłada sobie kanał Freak. Występuje na nim Nathan. Nathan mówi co chce, wyzywa każdego jak chce. Teraz tak, teraz pytanie brzmi, czy Boxer jest odpowiedzialny za słowa Nathana? Jest, bo to on ten kanał utworzył i to on daje mu platformę do tego, żeby to mówił. A jednocześnie Boxer jest pierwszą osobą, która mówi, że no coś tam pomówień to nie wolno, trzeba dowody na wszystko, bla bla bla, bla bla bla. Więc ja uważam, że Boxer jest strasznie śliski. Strasznie śliski gość. Tak samo na tych aferkach robi dokładnie to samo. On sobie wykorzystuje po kolei osoby, które mają zasięg, robi sobie z nich tarczę. Tak samo przecież mówił, jak to on bardzo kontentu nie zmieni po Pandorze, jaki to on family friendly teraz nie będzie, jakiego to przykładu świetnego nie będzie chciał dawać. Po czym robi aferki, na których była największa zadyma w historii aferek, gdzie dwóch gości się prawie pobiło, kiedy to bracia wyburscy rzucali się na Nathana. Więc dla mnie największym cwaniakiem póki co jest Boxdel. Białe rękawiczki i lecimy do przodu. Niech sobie inni gadają głupoty, niech się wyzywają, a ja będę sobie z tego śmietankę spijał i będę udawał, że pewnych rzeczy robić nie wolno, a się z nimi nie zgadzam. Gówno prawda. Sam je prowokujesz i sam do nich dążysz. Ale spoko. Ja powiem tylko tyle. Ja też dużo słyszałem i dużo na dysku miałem. O, tak powiem. Jakby ktoś tutaj chciał się postrzelać. Bo już po prostu pewne rzeczy zaczęły mnie wkurzać. I też mogę otworzyć gate'a.